Dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym odcinku i dzisiaj zapraszam Was na małe zwiedzanie zamku w Łapalicach. Także zapraszam do oglądania. Zacznijmy od początku. W 1983 roku mężczyzna Piotr Kazimierczak otrzymał pozwolenie na budowę domu. Miał być to jednorodzinny dom wraz z pracownią rzeźbiarską, która całość miała mieć 170 metrów kwadratowych. Zamiast tego wzniósł znacznie większy budynek, jak widzicie, o powierzchni 5000 kwadratowych. Jednak na początku lat 90. prace budowlane przerwano z powodów finansowych inwestora. W celu dalszego finansowania budowy w 2000 roku uruchomił on duży zakład meblarski, którym po zaledwie roku został uszkodzony w powodzi. Ponieważ budynek powstał niezgodnie z pozwoleniem na budowę, a inwestor nie wykonał dokumentacji zamiennej w 2006 roku, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nakazał rozbiórkę tego budynku. Wtedy właściciel, czyli pan Piotr, wystąpił do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego o stwierdzenie nieważności decyzji. Ten ją unieważnił. Koniec końców budynek, jak widzicie, nadal stoi i nie zapowiada się, aby miały zostać podjęte jakieś prace wykańczające. Obiekt jest otoczony wysokim betonowym murem. Na jego teren prowadzi ogromna brama wjazdowa. W skrzydle centralnym planowana była fontanna, winda i tarasy. W skrzydle zachodnim natomiast basen o wymiarach 9 na 15 metrów i kaplica bądź sala balowa. Budynek miał mieć tyle wież, ile miesięcy w roku, sal, ile tygodni, a liczba okien miała odpowiadać liczbie dni w roku. Pamiętajcie, kochani, że wchodząc na takie zakazane obiekty, wchodzicie na własną odpowiedzialność. Zobaczcie, ile tutaj jest miejsc, gdzie można wpaść, zagapić się i nieszczęście gotowe. Tak też miało miejsce w 2017 roku, kiedy to młody mężczyzna wpadł do szybu windowego i doznał poważnych obrażeń nóg. Ale nie był to jedyny wypadek, jak gdyby zarejestrowany, ponieważ w 2021 do tego samego szybu wpadło dwóch 15-latków, którzy z ciężkimi obrażeniami trafili do szpitala. Jak możecie zobaczyć na załączonym obrazku, nie jest aż tak mocno zaśmiecony ten budynek i ten obiekt. My, zwiedzając takie miejsca, widzieliśmy w dużo gorszym stanie. Jak widzicie, jest tutaj nawet, jest to faktem budynek do rozbiórki, ale jest jeszcze w dobrym stanie zachowany. Niemniej jednak, tak jak powiedziałam, należy uważać, należy dbać, jeżeli wchodzicie w zakazane miejsca, aby nie zrobić sobie krzywdy. Poniekąd, tak jak widzicie, są tutaj również graffiti. Niektóre są bardzo fajne, niektóre, jak widać, zrobione od niechcenia, bo ktoś chciał sobie coś pomalować, zaznaczyć, że tutaj był. Ale niektóre fajnie naprawdę by się prezentowały na takiej budowli. Kochani, dajcie mi też... A, zapomniałam jeszcze zaznaczyć, że zamek ten nazywany jest polskim Hogwartem. Dajcie znać, czy wiedzieliście o tym, czy wiedzieliście, że w ogóle takie miejsce istnieje. Troszeczkę mieliśmy problem ze znalezieniem, dojściem do tego miejsca. Dosyć wysoka górka przed nami była, ale udało nam się ją pokonać. Będziecie mieli okazję zobaczyć na końcu filmiku, właśnie jak już schodzimy z tej górki, ponieważ na początku zapomniałam nagrać. Było ciężko wejść, dlatego nie ma takiego wstępu, wiecie, że wchodzimy pod górę. Ale dajcie znać w komentarzu, czy byliście, widzieliście, zwiedzaliście taki obiekt, czy w ogóle lubicie zwiedzać takie zakazane miejsca. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz również komentarz, pozostawisz po sobie jakiś ślad. Ja, kochani, gorąco Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi.
Dziękuję, życzę Wam wszystkiego dobrego i my widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, pa, pa.